Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zmierzamy do... Właśnie wybieram się do Rumunii. Przede wszystkim zwiedzić jej południową część. Będziecie na bieżąco widzieli przebieg trasy. Teraz sobie jedziemy sobie zatankować, bo już tutaj praktycznie zbliżyło się do czerwonego. Także tak więc zapraszam na wycieczkę. Sprawa wygląda tak, że zaraz będziemy wjeżdżać na autostradę. Tutaj ujęcie już jest gotowe. Chcę wam coś pokazać, bo to jest dobra alternatywa dla aplikacji Etol AutoPay. To jest taka aplikacja do płatności za autostradę. A wszyscy wiedzą, jak działa, albo nawet nie działa, aplikacja Etola. Dobra. I tutaj tak. Tu mamy transakcje i tak dalej. I tutaj mamy tak. A2 Konin i A4 Gliwice Wrocław. Jedno i drugie jest włączone. Etol, Etol. No. I teraz tak. Trzeba po prostu włączyć te usługi i zostawić aplikację włączoną, wjechać na autostradę, wjechać na płatny odcinek i automatycznie nam będzie naliczało opłaty i automatycznie nam to zdejmie z konta. Dobra, powoli się szykujemy. Thank you.
głowę. Faktycznie bezobsługowa aplikacja do poboru opłat. To kurde, z etolem to są przeboje. Ja w ogóle nie wiem, czy mnie widać, ale ja w ogóle czekam na mandat z etola, bo raz robiłem film dla was właśnie o etolu i kurde, zapomniałem kliknąć opcję rozpocznij przejazd i kurde, no wjechałem na Bielanach na płatny odcinek, tylko że później kupiłem bilet już przez osobną aplikację, tam etol bilet chyba, no i co, no i wysłałem zapytanie właśnie do etola, czy dostanę mandat. Nie dostałem jakiejś konkretnej odpowiedzi. Oczywiście jakąś tam gotową formułkę w stylu szanowny panie, ogólnie mamy to wszystko gdzieś. Ale to już od listopada, dzisiaj mamy luty, to trochę czasu minęło. Raczej już sobie by dali spokój z tym. A zresztą bilet dopłaciłem, no to co oni mi mogą zrobić, jeśli opłaciłem bilet. Wjeżdżamy na jedyneczkę. 48 km do granicy z Czechami. Musimy jeszcze winietę kupić, ale kupimy sobie winietę za przejściem granicznym w Gorzyczkach. W Polsce nie opłaca się winiet kupować, bo są one dużo droższe. No tam, nie wiem, 20 parę złotych różnicy, ale po co przepłacać? Lecimy. Wjechaliśmy do Czech już. Teraz tylko znaleźć jakąś stację. Zatrzymamy się na pierwszej stacji, żeby kupić winietę. Tutaj jest taki odcinek, gdzie nie trzeba mieć winiety, ale dalej już tą winietę trzeba mieć. Także Via Landesgrenze Überschritte. O Jezu, ten mój niemiecki to po prostu to jest normalnie sztos. O. Over the Platnus S napki edalnice.cz. A jak tu będziemy jechać? No, 80 km do zjazdu na Brno i Ołomuniec. No. A tu już musimy zwolnić do 130, bo w Czechach możemy jechać maksymalnie 130 tutaj na autostradach. Także zwalniamy i jedziemy sobie spokojnie. Tu mamy taki
winietomat. Damy sobie język polski. Kupujemy na 10 dni, na dłużej nie jest potrzebna. Od razu, od kiedy winieta ma obowiązywać. Czy chodzi o pojazd napędem ekologicznym? Nie. Kraj rejestracji pojazdu Polska. Numer rejestracyjny 7111. Zapłać. Tu odbieramy potwierdzenie. Jeszcze nam wypluło. Odbierz potwierdzenie, dobra. I tu co mamy? Aha. I tu mamy opłacenie. No. I już opłaciliśmy przejazd. Chyba tylko otwarcie puszki piwa jest prościejsze od zamawiania winiety w Czechach. No, coś takiego, ale raczej... Oj. Zobaczymy, bo jeszcze będzie Słowacja, Węgry i Rumunia. Pewnie na Słowacji nie będzie czegoś takiego, ani na Węgrzech. Trzeba będzie iść na stację i ten. Ale no zobaczymy, no. Dobra. Zapraszam Was na następny timelapse. I teraz jedziemy w kierunku Brna. Najpierw Ołomuniec, Brno, a później z Brna w stronę słowackiej granicy.
Słoweńska dalnica. A, trzeba tu zjechać, bo kurde trzeba kupić. Kurde trzeba kupić bilety. Tylko dla ciężarówek, a tutaj w kolejnym miejscu. Ok, dobra. Czyli tu można kupić winietę. Gdzie tu jest? O, dobra. Mamy to. Winietę, winietę jest, wigneta. Dobra. Znamka. O, mamy to. Chcę kupić znamkę na 10 dni. Proszę, cisło. Cisło D S L 4 D S L 4 D S L 4 7 7 1 1 Polsko. Ano? No wiem. Okej. Okay. Dziękuję. Hezki den. O, gościu się pomylił. W ogóle tam była informacja, żeby przyjść z dowodem rejestracyjnym. A ja go nie bardzo zrozumiałem, ale później przeczytałem, że prosim tam tak. Z technickim prukazem, coś takiego, nie? No, ale dobra, nie musiałem jeszcze raz płacić za pomyłkę. O. No. Oczywiście znalazł się jeden zderzakowiec z Ukrainy, busem jechał. Tak wiecie, kurde, no. Już jak jechałem tu na Słowację, w tej chwili jestem na Słowacji, na przejściu granicznym, chyba Kuty są, czy coś takiego. Wiecie, widział, że wyprzedzam, kurde, chyba przede mną gościu jechał 110 i wiesz, wyprzedzam ciężarówki, gościu przede mną też Polak, jechał 110, a ten Ukrainiec mi podjeżdża pod samą dupę, jeszcze pogania długim i kurde, no taki odstęp zostawił, że no, tak wiecie, no chciał zawalczyć na drodze, ale później co, wyprzedził mnie i nagle mu się przestało spieszyć, nie? No i wiecie, no jedziemy se dalej, nie? O, tutaj no, następna granica to będzie granica z Węgrami. Mamy chyba jakoś 80 km będzie tutaj z przejścia granicznego między Czechami a Słowacją. O. No, zatem wsiadamy i jedziemy dalej. Winietka opłacona. To można targać, nie? I co? Następny timelapse. Tym razem ze słowackiej drogi. No. Wjechaliśmy do kraju, gdzie ciężarówki mają zakaz wyprzedzania. Coś ciekawego. No. We'll be right back.
Sprechen Sie Deutsch? Okay. Ich will die Vignette 10 Tage ankaufen. Bitte? 13 Euro, 14 Euro kostet. Ja. Okay. Zustimmt. Unterschreiben. Ah, okay. Okay, bitte. Dankeschön. Schon Tag. Ten mój niemiecki po prostu. O kurde. Dobra, winieta kupiona na węgierską autostradę. A zapłaciłem 13 euro, chyba 64 centy na 10 dni. Tak, we wszystkich przypadkach. Możemy jechać dalej. Oczywiście. Tankowanie, proszę Państwa. No, przejechaliśmy już tak, no tak 160 km od granicy ze Słowacją. Jest diesel, jest diesel. Diesel przez Z. Guten Tag. Hallo. Eins. Fertig? Yes. Okay. Dankeschön. Schon Tag. Ile ja tu zapłaciłem? 23 tysiące forintów. Nie wiem ile to jest na złotówki. A jest. 75 euro. Kurde, dużo. Dużo, bardzo dużo. Lecimy. Mamy jeszcze 707 km do Córka de Arges, czy jakoś tak. O. Dobra, czysto. We'll be right back.
Romania. Nie wiem, czy czasem nie sprawdzają dochodów. Chyba sprawdzają. Trzeba się w kolejce ustawić. O! Elegancko. Dzień dobry. Thanks. Szybko poszło, powiem wam. Ale tylko sprawdzenie dowodów i to wszystko. Dobra, kupujemy winietę. Ja się cieszę, kurde, nie wiadomo z czego. I want to buy vinetę on 7 days. 7 days? More cock? Yes. Okay. Card or cash? Cash. Okay. Okay. Thank you. Have a nice day. No. Nie ta siedmiodniowa, jak tu widzicie, 3 euro. O. A kurde, chyba nie można było płacić kartą, tylko gotówką. Ja akurat miałem 5 euro, to tyle dobrze. Na czarną godzinę się przydało się. 475 km. Teraz najważniejsze informacje, tutaj najbardziej przydatne informacje, które przydadzą się w trakcie podróży po Rumunii. Otóż tak, ograniczenia prędkości 50 w terenie zabudowanym, 90 poza terenem zabudowanym i autostrady 130 km na godzinę. W ogóle tutaj jest, Rumunia jest w innej strefie czasowej, tak w ogóle. Mamy tutaj 10.58, a nie jest 9.56. I teraz tak. Jeśli wjeżdżacie do Rumunii, to pamiętajcie, obowiązkowo musi być winieta wykupiona, nawet jeśli nie zamierzacie wjeżdżać na autostradę, bowiem także drogi krajowe, boczne, no krajowe są tutaj płatne. Taka winieta nie kosztuje dużo, tak jak widzieliście, 3 euro na 7 dni.